Cześć, z tej strony Amator Planszówek. Jeżeli oglądasz ten materiał, to znaczy, że znasz eurobiznes, że prawdopodobnie masz eurobiznes i że zastanawiasz się, czy w cenie eurobiznesu można kupić gry, które sprawią, że będziesz graczem, które pozwolą ci się świetnie bawić, które będą miały do zaoferowania coś więcej niż ten klasyk i wprowadzą cię w świat współczesnych planszówek. Właśnie o tym jest ten minicykl, czyli taniej niż eurobiznes. Przedstawiam wam w każdym odcinku trzy gry, które kosztują tyle bądź mniej niż ten oto klasyk. Za cenę eurobiznesu przyjąłem 40 zł, czyli taką średnią kwotę, za jaką można było go wyrwać w momencie, kiedy powstał pomysł na tę serię, ponieważ w internecie można go kupić od około 30 zł do 40 kilku, a mi się zdarzyło nawet, że w jakimś markecie widziałem go za 50 kilka złotych, więc uznałem, że te cztery dyszki będą w sam raz. No i bez przeciągania, intro, a potem trzy gry tańsze niż eurobiznes. W dzisiejszym odcinku kolejne trzy gry. Zaprezentuję wam ewolucję, pochodzenie gatunków, Escape Room, w tym wypadku w Krainie Czarów, oraz reakcję łańcuchową. I zacznijmy sobie od Escape Roomu, ponieważ w tym przypadku chciałbym wam powiedzieć o całej serii, a do tego ta gra była już na moim kanale. I tak, to mamy małe karcianki. Karcianki jednorazowe na około 60 minut zabawy, w których rozwiązujemy zagadki wzorem właśnie pokojów zagadek. Mamy przed sobą talię, lecimy kolejno karta po karcie, rozwiązujemy łamigłówki i te pozwalają nam iść dalej. Wszystko po to, żeby dojść do wielkiego finału i na koniec sprawdzić, czy udało nam się zdobyć pozytywne zakończenie, czy też nie. Jeżeli chodzi o Escape Room w Krainie Czarów, to jest chyba odsłona, która najbardziej mi się podoba z tych, które grałem. Dlaczego? Ponieważ ona bardzo ciekawie bawi się postrzeganiem, perspektywą. Czasami zagadki mamy tu takie, które wymuszają od nas spojrzenie na temat troszkę inaczej, w troszkę bardziej szalony sposób. Gra wręcz łamie czasami czwartą ścianę, co mi się naprawdę bardzo podoba. Równocześnie poziom tych zagadek wydaje mi się najprostszy. Jeżeli chodzi o całą serię Escape Roomów, to do wyboru jest naprawdę sporo tytułów. Ja osobiście grałem bodajże w 3 i to był Escape Room w Krainie Czarów, moim zdaniem świetny na dwie osoby. To był Zamek Drakuli, który miał już zagadki takie, że momentami zwoje parowały, w paru miejscach miałem poważny problem. Tam też raczej to proponuję na jedną, dwie osoby max. Grałem też na Skok w Wenecji i tam zaś mamy 6 postaci, prowadzimy 6 postaci i faktycznie ta gra na 6 osób rozpościera skrzydła przed nami, pokazuje, co ma do zaoferowania, ponieważ każdy z graczy ma jakąś wiedzę, którą musi wykorzystać na jakimś etapie rozgrywki i to jest świetne i doskonale pasuje na tyle osób. Natomiast tych gier jest znacznie, znacznie więcej, więc sprawdźcie, zainteresujcie się, jeżeli takie właśnie pokoje zagadek w postaci karcianych was interesują, lubicie łamigłówki, no to sprawdźcie sobie, jakie są odsłony i najpierw zapoznajcie się, co one dokładnie mają do zaoferowania, ponieważ z tego co wiem, jest na przykład odsłona piracka bodajże, w której mamy dwie załogi, gracze się dzielą na dwie drużyny i któraś z drużyn zwycięży w wyścigu po skarb, więc dobrze sobie przeanalizujcie, co i jak. Ja od siebie te odsłony, o których powiedziałem, gorąco polecam, bo naprawdę jest przy tym świetna zabawa. W szczególności, jeżeli lubicie rozwiązywać łamigłówki, a w zasadzie to tylko jeżeli lubicie rozwiązywać łamigłówki, bo jeżeli jesteście w tym kiepscy i to nie jest dla was, to te tytuły raczej was zawiodą. A że to są gry jednorazowe, to dobrze też mieć potem komu przekazać taką grę, ewentualnie sprzedać, albo po prostu ze znajomymi kupować różne odsłony i razem się bawić we wspólnym gronie. Kolejną grą, jaką chcę wam zaprezentować, jest Ewolucja, pochodzenie gatunków. Malutka karcianeczka. Szczerze, jak ja ją widziałem na różnych stronach sklepów w ofertach, myślałem, że jest troszkę większa i rozmiar pudełka bardzo mnie zaskoczył. Natomiast w środku znajdziemy
karty o bardzo minimalistycznej oprawie graficznej, która nie wszystkim może się spodobać, bo w zasadzie ten obrazek z pudełka mówi wam wszystko o tym, jak wygląda gra. Natomiast dzięki temu ona jest bardzo przejrzysta, ale to, co mnie osobiście urzekło w tym tytule, i to jeszcze zanim zacząłem w niego grać, to był temat. Temat rozwijania gatunków. Próba zaprezentowania pod postacią gry karcianej, jak ewoluują zwierzęta. My tu dosłownie tworzymy gatunki, które na naszych oczach się rozwijają w miarę postępu w zgrom. Jeżeli nasze zwierzątka nie zejdą z tego łezpa dołu, to one mają coraz więcej różnych cech. One się zmieniają co rundę. One nam ewoluują. I jestem naprawdę oczarowany tym, w jaki sposób mechanika i temat łączą się w tej grze. Pod tym względem gra jest naprawdę fantastyczna. Aczkolwiek nie jest to tytuł dla każdego. Same zasady, ich fundament nie jest skomplikowany. Natomiast jest tu sporo zależności kart, cech, gatunków, które mogą wywoływać problemy, tym bardziej, że moim zdaniem instrukcja jest napisana troszkę po łebkach i wielu rzeczy nie wyjaśnia, dlatego musicie szukać pomocy w internetach. Na szczęście są dostępne różne FAQ, które wyjaśniają działanie pewnych kart. I jest to też gra, w którą nie będziecie się cieszyć pełnią przy pierwszych rozgrywkach. To jest tytuł, który musicie poznać. Musicie poznać działanie kart i potem, kiedy już siedzicie i ciupiecie, to jest to fantastyczna zabawa, ponieważ w trakcie rozgrywki zagrywacie przed sobą karty, które mogą mieć dwa działania. Jedno to zagracie jako zwierzę. Wtedy mamy taką jaszczureczkę przed sobą i to jest jakiś nowy gatunek zwierzęcia. Albo możemy je zagrywać, wsuwając pod te karty jako cechy i je cały czas rozbudowywać, ale w każdej rundzie przychodzi moment, w którym musimy te zwierzęta wykarmić i one wtedy zdobywają pożywienie z losowo wypadającej puli, co też bardzo ciekawie odnosi się do tego, jak zwierzęta muszą sobie radzić w środowisku i mogą też siebie atakować. I mamy tutaj całkiem sporo negatywnej interakcji. I naprawdę to jest gra, o której gdzieś tam kiedyś słyszałem, stosunkowo niedawno temu trafiła do mojej kolekcji i powiem wam, że była sporym zaskoczeniem. Ale tak jak mówię, sprawdźcie sobie dokładnie, jak wygląda rozgrywka, obejrzyjcie sobie jakieś materiały, przeczytajcie sobie, jak się w niej gra, bo nie jest to tytuł, który trafi w serduszko każdego gracza, ale na pewno jest to tytuł, którym warto się zainteresować. Tym bardziej, że moim zdaniem walor edukacyjny jest tu fantastyczny i to jest jedna z tych gier, które powinny być ogrywane na lekcjach biologii u kreatywnych nauczycieli. Takie jest moje zdanie. Ostatnia gra, jaką chcę wam zaprezentować, to reakcja łańcuchowa. I nie pytajcie w komentarzach, kim jest łańcuchow. Ten żart mnie już nie bawi. Natomiast reakcja łańcuchowa. Jest to gra, w której mamy przed sobą rozłożone kafelki w układzie 5x8. Na tych kafelkach, tak jak tu jest na pudełku, są różne wzorki. Na ich krawędziach są wzorki i są różne kolorowe cyfry. Te cyfry, jak się możecie domyślić, będą nam dawać punkty, ale też zbierając kafelki w odpowiednich układach cyfr, możemy sobie jeszcze bardziej powiększyć ilość punktów, które zdobywamy. Ale jak my to robimy? Bardzo prosto. Bierzemy sobie kafelek z rąsi, dokładamy go do tej wspomnianej planszy, do tego obszaru gry i patrzymy, czy z przylegającymi kafelkami dochodzi do reakcji łańcuchowej właśnie. Jak symbole ze sobą się zgadzają, to te kafelki, które się zgadzają, sobie pobieramy i ten kafelek nasz, jeżeli dobrze rozplanujemy swój ruch, zaczyna sobie spadać i coraz mniej kafelków mamy w tym wspólnym obszarze. I tak każdy gracz kolejno dokłada, zbiera, próbuje uruchomić tą reakcję łańcuchową, czyli musimy świetnie obserwować cały obszar gry, kombinować to, jaki mamy kafelek, musimy optymalizować swoje ruchy, żeby tak dołożyć kafelek, że jak najwięcej połączeń uzyskać, kiedy one będą nam spadać, one tam będą nam się przemieszczać. I to jest fantastyczne, to jest naprawdę banalna w swoich zasadach gra. Tutaj nie będziecie mieli problemów z nauczeniem się jej, ale kiedy już siądziecie i zaczniecie grać, to kombinowanie nad tym, jak to zrobić, że jak najwięcej ugrać, naprawdę macie tu momenty takie, że macie kafelek i zaczynacie to widzieć, że tu nam spadnie, tu z tym się połączy, więc zbierzemy to, spadnie nam tu, zbierzemy to, wtedy nam spadną tutaj, zbierzemy to. Jeżeli macie właśnie skojarzenia z grami mobilnymi, takimi a la tetrisowymi, ale bardziej w stylu połączyć kolorowe kryształki, wtedy nam pękną, spadną, kolejne spadną, jak się zaś przypasują, to pękną, to tak, to jest coś takiego. To jest
planszowa wersja w zasadzie telefonicznych gier mobilnych jest zrobiona świetnie. Do tego jest w niewielkim pudełku, więc możecie ją zabrać ze sobą. Dla mnie bardzo pozytywne zaskoczenie, chyba jedno z większych zaskoczeń w ostatnim czasie, bo tak naprawdę nie miałem wobec tej gry żadnych oczekiwań, a bawię się przy niej fantastycznie. I to są wszystkie trzy gry, które chciałem Wam zaprezentować dzisiaj w kolejnym odcinku cyklu Tańsze niż Eurobiznes. Dajcie znać, czy znacie te tytuły, czy grywaliście w nie, czy macie zamiar po nie sięgnąć i co o nich sądzicie. Komentarze tradycyjnie są do Waszej dyspozycji. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, to będę Wam też wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to za zasubskrybowanie mojego kanału. Dzięki temu będę miał kopa, żeby tworzyć kolejne takie materiały, żeby ten kanał rozwijać, bo o ile cały czas jestem zdania, że troszkę tu działam amatorsko, to jednak jest już nas prawie 1500 osób, 1500 subskrybentów, za co Wam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I no, muszę już pomyśleć, jak ten kanał dla Was rozwinąć. No, to tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że ze mną jesteście, że obejrzeliście ten materiał i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!